Witam Was wszystkich serdecznie na kolejnym webinarze eksperckim PayLane. Dzisiaj porozmawiamy sobie o produktywności. I któż by mógł lepiej powiedzieć coś o produktywności jak Michał Śliwiński. Jest on najlepszym przykładem tego, jak być produktywny. Naprodukował mnóstwo książek, wpisów na bloga, o czym sam Wam zaraz opowie. To, na co chciałabym, żebyście zwrócili uwagę, to, że Michał jest przykładem. Michał jest przykładem tego, że można pracować zdalnie, można pracować efektywnie, pracując zdalnie, można prowadzić zdalnie firmę, rozwijać się i nad wszystkim tym świetnie panować. Zaczniemy od krótkiej prezentacji. Krótkiej. Następnie, jak będziecie mieli jakieś pytania, to ostatnią część webinaru poświęcimy na pytania. Ja z kolei na czas prezentacji zniknę i wskoczę do Was na czata, żeby trochę tam z Wami posiedzieć. I w tym momencie chciałabym zapytać, czy ktoś tam jest po drugiej stronie tego czata? Zwracam się do uczestników. Jesteście? Napiszcie coś na czacie. Świetnie, czyli mam z kim siedzieć, zróbcie mi tam trochę miejsca. Webinar jest nagrywany, ale polecam, żeby zostać. Można wtedy, no cóż, lepiej przeżyć webinar z Michałem, mając go na żywo, niż później ściągać z YouTube'a. Tak więc tyle. Michale, oddaję Ci głos. Dzięki za prezentację. Witam wszystkich. Cieszę się, że dużo osób się pojawiło. Może napiszcie na czacie, skąd jesteście, bo to jest też tak ciekawe zawsze właśnie, skąd ludzie się pojawiają, bo jesteśmy wszyscy połączeni przez internet. No, proszę bardzo, Szczecin, Gdańsk, wow, niesamowite, Wrocław, Warszawa, no proszę, proszę, o, od Warszawy tutaj więcej osób, rewelacja, Campinos, ekstra, więc fajnie, ja jestem oryginalnie z Gdyni, ale generalnie właśnie u nas nie ma biura, nie mamy biura w firmie Nozbi, jest nas ponad i pracujemy bez biura, pracujemy wszyscy na odległość i o tym dzisiaj będzie prezentacja, o tym jak pracować na odległość, jak się komunikować skutecznie przez najnowsze technologie, więc może jakby ja właśnie najwyżej mogę wideo wyłączyć, jeżeli uważacie, że to jakby usprawni audio. Więc dajcie znać, czy... Okej, okay, jakby coś było nie tak, to piszcie na czata, jeżeli już, to wideo możemy wyłączyć, bo jakby prezentacja jest tutaj ważniejsza w tym momencie. Ale zachęcam, żeby zostać do końca na Q&A, na pytania i odpowiedzi, bo to jest właściwie najfajniejszy fragment zawsze. Szczególnie po takiej prezentacji myślę, że pytań będzie sporo, więc warto zostać na później. Więc piszcie Wasze pytania w czacie w każdym momencie. Patrycja będzie monitorować te pytania i potem mi je zada, więc słuchajcie, dajcie znać. Myślę, że będzie ich sporo. Dobra, zaczynamy. W ogóle bardzo dziękuję PayLane za zaproszenie mnie na ten webinar. PayLane to jest firmą, która zajmuje się płatnościami i też zajmuje się płatnościami w Nozbi. To znaczy my w Nozbi, jak przyjmujemy karty kredytowe, to właśnie, czy przelewy bankowe, to właśnie obsługuje nas PayLane. Więc już pracujemy ze sobą od dawna razem i bardzo się lubimy i przede wszystkim bardzo fajna współpraca i bardzo fajnie nam to działa. Kto nie zna Nozbi, to Nozbi jest aplikacją do zarządzania czasem i projektami. Aplikacją, która jest obecna na wszystkie platformy w tej chwili, takie liczące się, czyli mamy oczywiście aplikację webową, na Androida, na iPhone'a, iPada, na Maca, na Windowsa, na Linuxa i nawet na Apple Watch, także nawet na zegarek Apple'a jest Nozbi. Działa świetnie na Apple Watchu, polecam. I tą aplikację już rozwijamy 10 lat prawie. W lutym będzie 10 lat, także będzie okrągła dekada produktywności. I Nozbi narodziło się jako narzędzie dla zarządzania czasem dla mnie, jakby żebym sobie samemu poradził z zarządzaniem czasem, moimi projektami, zadaniami, ale skończyło się na tym, że w tej chwili narzędzie jest też dla zespołów i dla teamów. Między innymi w PayLane używają Nozbi,
wiele osób używa Notebi, o czym jeszcze powiem później, właśnie do komunikacji przez zdania, do dzielenia się projektami i zadaniami. No i właśnie w tej chwili jeszcze dodatkowo mamy w tej chwili przedsprzedaż książki 10 kroków do maksymalnej produktywności, którą napisałem ostatnio wraz z czytelnikami i z fanami Notebi na podstawie mojego starego kursu wideo, który ukazał się kilka lat temu. Książka jest w przedsprzedaży obecnie, także zapraszam na stronę kursproduktywności.pl, żeby ją się na nią zapisać. Damy znać, jak będzie już jakby możliwość kupna. Będzie możliwość kupna jakby samej książki, albo w jakby paczki książek, albo właśnie kupić, albo dostać książkę za darmo, jak się założy konto w Notebi. Więc takie będą możliwości. Moją ideą jest to, żeby stworzyć taką książkę, która będzie taką łatwą, prostym sposobem na nauczenie się podstawowych nawyków produktywności. Także zachęcam. No i właśnie, tak jak mówiłem, my nie mamy biura. Ja w tej chwili właśnie jestem w moim biurze domowym. Tak, książka jest po polsku, książka 10 kroków maksymalnej produktywności będzie po polsku i na razie tylko po polsku właśnie, więc to jest coś pierwszego, co robimy tylko po polsku. Wersji angielskiej jeszcze nie publikujemy, więc to będzie coś nowego. W ogóle to jest nasz taki, książka 10 kroków jest takim naszą próbą takiego self-publishingu trochę a la Michał Szafrański, po to, żeby pokazać wam, że można publikować własną książkę i ona się przyda i że ona będzie fajna. Jakby chcemy to naprawdę, robimy to razem z użytkownikami Notebiego, na razie tam wychodzi to super, przynajmniej ten proces początkowy. Zobaczymy, jak będzie dalej. Dobrze, więc tak jak mówię, jestem w tej chwili w moim biurze domowym. Mam tutaj ładne logo Notebi, ale to jest tylko dlatego, żebym poczuł się lepiej, bo generalnie to jest moje biuro domowe, ja tu jestem sam. Dlatego, że według mnie praca to jest miejsce, to nie jest miejsce, do którego się idzie, to jest to, co się robi. No i właśnie, a nas jest dużo. Nas jest w tej chwili ponad 30 osób. W samym głównym zespole ponad 20 osób. Tutaj widzicie większość z nas obecnie. Spotykamy się fizycznie dwa razy w roku, na jesieni i nosne. Kolejne spotkanie będziemy mieli teraz w marcu w Toruniu, z tego co kojarzę. I wtedy się widzimy, przez cały tydzień pracujemy razem, od poniedziałku do soboty i mamy ten czas na naładowanie baterii, poznanie się lepiej, ale tak to normalnie pracujemy z domów. A tutaj tak, jest małe dziecko, właśnie moja asystentka Magda urodziła małą córeczkę. Co więcej, u nas w tej chwili w Notebi urodziło się trochę dzieci w tym roku, urodziły się czwórka dzieci. Moja córeczka w lipcu, córeczka właśnie mojej asystentki w maju, syn naszego gościa social media też się urodził chyba w lipcu i w sierpniu córka naszego designera, więc mamy trochę dzieci w Notebi też. A teraz, dlaczego nie chcemy biura? Jakby jednym z powodów, dla którego nie chcemy biura, to jest to, że ja nigdy nie chciałem biura, chciałem mieć wolność pracy skądkolwiek. I to było dla mnie takie mega ważne, żeby móc pracować skądkolwiek, jakby dla mnie ta romantyczna idea, że mam laptopa i mogę pracować gdziekolwiek jestem, czy iPada w tej chwili i mogę pracować gdziekolwiek jestem, była bardzo ważna. I z czasem potwierdziły to pierwsze osoby, które zatrudniłem. Zatrudniałem osoby na bazie tego, co umieją, a nie skąd są. I zatrudniłem mojego pierwszego programistę z Torunia, a mieszkałem wtedy w Warszawie. Zatrudniłem potem osobę od Customer Support z Pragi warszawskiej i pomimo, że byliśmy w tym samym mieście, widzieliśmy się kilka razy w roku tak naprawdę. Więc zauważyłem, że to nie jest potrzebne. A teraz im większą mamy firmę, tym bardziej widzę, że ta elastyczność jest niesamowita. Chociażby, słuchajcie, w ciągu ostatniego pół roku 7 osób z naszych 20 paru przeniosło się, zmieniło miejsce zamieszkania lub planuje zmienić miejsce zamieszkania w ciągu ostatniego pół roku. Także to jest niesamowite, jak bardzo jesteśmy elastyczni i jak bardzo dzięki temu możemy pracować skądkolwiek. I są osoby, które u nas, jak się zatrudniały, były z Warszawy, a w tej chwili już w Warszawie nie mieszkają, bo stwierdzili, ej, po co mamy mieszkać w Warszawie, skoro mogę mieszkać gdzieś, gdzie chciałbym mieszkać, a pracować ciągle z Notebi. Więc to jest jakby taki nasz główny temat. Ale najważniejsze jest to, że my jesteśmy pracownikami, którzy pracują głową, więc musimy mieć czas na naszą pracę. A niestety takie biura, jak tutaj na slajdzie, takie open offices, mają problem taki, że trudno się skupić na pracy. Często ktoś do ciebie podchodzi, zagaduje i powoduje, że cię wybija z twojego rytmu pracy. No i właśnie
ten sposób powstała nasza piramida komunikacji w firmie. I to jest taka piramida, którą żeśmy myśleli na bazie właśnie jakby prób i błędów. I polega na tym, że najważniejsze jest praca w skupieniu. To jest podstawa, to jest fundament naszej pracy. Potem dostajemy informację zwrotną od innych ludzi, ale ciągle w sposób asynchroniczny, czyli dostaję komentarze do mojej pracy, ale nie w formie czata czy rozmowy, tylko po prostu one wpływają wtedy, kiedy mają wpłynąć. Potem jest wymiana wiadomości, czyli czat, dopiero potem są rozmowy i dopiero potem są spotkania. Więc jakby najmniej, jak najmniej spotkań, jak najwięcej pracy w skupieniu. To jest tam właśnie nasza piramida produktywności i piramida przede wszystkim komunikacji. I dzięki niej taka firma jak nasza może fajnie pracować, bo my mamy więcej czasu na te pierwsze dwa punkty, czyli informację zwrotną, a przede wszystkim pracę w skupieniu i możemy ją robić skądkolwiek. I dopiero potem potrzebujemy interakcji z ludźmi. Co więcej, to o tym opowiem później, dzięki takiej pracy skądkolwiek my decydujemy o jakości naszego życia i co więcej, planujemy czas po pracy. Spotykanie się ze znajomymi, z rodziną, dużo bardziej niż tylko siedzenie w biurze i tylko siedzenie z kolegami z pracy i jakby całe życie to jest taka naprawdę nasza praca. Dzięki takiemu odróżnieniu według mnie mamy szansę na lepszą jakość życia. Ale też nie mówimy wszystkim, że każdy ma rzucić biuro, wszyscy muszą pracować bez biura, bo to oczywiście by było też absurdalne. Wiele firm potrzebuje biura i biura mają swoje zastosowanie, ale według mnie powinny być jako tylko jedną z narzędzi, a nie głównym narzędziem, że musi być biuro, żeby była firma. Chociaż nie ukrywam, że do tej pory osoby, które nie znają Nozbiego i nie widziały, co żeśmy, jaki jest jakby sukces, którego żeśmy odnieśli, uważają, że a Michał, rozumiem, ty masz taki tam firemkę i tutaj sobie pracujesz w domu i tyle. Więc to jest taki może element, że ludzie nie traktują nas bardziej poważnie, bo nie mamy biura, ale z drugiej strony nasi użytkownicy, którzy są głównie ze Stanów, no też z całej Polski, z Japonii, oni widzą Nozbi.com i to jest coś, co ich interesuje. No właśnie, Mikołaj według mnie też powinien pracować zdalnie i renifery powinny, nie wiem, rozwozić. No to dobre pytanie. Dobrze, więc praca w skupieniu i wysyłka informacji. To jest w ogóle podstawa naszej pracy. Jakby my jesteśmy osobami, które pracują głową i musimy mieć czas, żeby to zrobić. Musimy mieć czas na ponad godzinę pracy w skupieniu. Prosty przykład. Przed tym webinarem musiałem przygotować konkretną treść dla mojego koordynatora marketingu i wiedziałem, że od 11 do 12, właśnie 15 mam czas, godzinę z hakiem. I tak spóźniłem się, bo byłem 12-19 u Patrycji, więc... Ale generalnie idea była taka, że wiedziałem, że mam tylko tyle czasu. I dzięki temu, że jakby pracuję sam, mogłem sobie wyciszyć wszystkie internety, skupić się na robocie, przygotować tą treść, którą miałem przygotować i wysłałem ją tuż przed webinarem. Więc miałem czas na to i udało mi się to zrobić dobrze. Więc ta praca w skupieniu jest mega ważna, żeby móc zablokować sobie godzinę, dwie godziny pracy i skupić się i wiedzieć, że nikt nam nie przerwie. I co więcej, używamy, wiadomo, naszych narzędzi. No my różnych narzędzi używamy w Nozbi. Designerzy używają Adobe Creative Cloud. Ja na przykład napisałem całą moją książkę w aplikacji Scrivener. Koderzy używają Atoma, czy używają Xcode'a, czy innych tam aplikacji. Więc różnych aplikacji używamy do pracy właśnie w skupieniu. Ale potem wysyłamy naszą pracę do Nozbiego albo do GitHuba. Czyli właśnie wysyłamy tam, gdzie inni mogą skomentować, gdzie inni mogą dać nam swój feedback. W Nozbi w ten sposób, że jak są zdania w Nozbi, to do zdania można dołączyć komentarze i wśród komentarzy można dodać właśnie załączniki czy linki. Tam właśnie dajemy to i tam komentujemy dane zdanie. W GitHubie tam ląduje kod i wtedy inni koderzy mogą ten kod skomentować, poprawić, ulepszyć. Czyli tak to wygląda. Czyli najwięcej czasu spędzamy właśnie na naszej pracy, a potem dostajemy informację zwrotną. I teraz dużo firm i dużo osób to widzi, jakby patrzy na to trochę nie do końca dobrze, bo myśli, że informacja zwrotna to musi być spotkanie, musimy sobie pogadać, a właśnie informacja zwrotna powinna skupiać się na komentowaniu wtedy, kiedy my możemy skomentować, ale nie oczekiwać jakby komentarza z powrotem. To znaczy, to na przykład, ja teraz przygotowałem treść dla mojego koordynatora marketingu i w tym czasie on nie będzie mnie pisał i czatował i Michał to tutaj, ale tutaj. On przejrzy te wszystkie materiały, które mu przygotowałem, spisze swój feedback, napisze mi komentarze, wydeleguje na mnie zdanie i ja, kiedy już skończę webinar, wszystko już z wami porozmawiam, wrócę spokojnie do Nozbiego, zobaczę jego komentarze i odpowiem na jego komentarze lub jeżeli trzeba, umówię się z nim później na rozmowę, ale
generalnie właśnie każdy komentuje wtedy, kiedy jemu pasuje i wie, że druga osoba odpowie wtedy, kiedy jej będzie pasowało. Dlatego na przykład właśnie używamy właśnie Nozbiego do komentowania zadań, GitHuba do komentowania kodu, Google Docs do komentowania treści, na przykład całą książkę, którą napisałem w aplikacji Scrivener, potem wrzuciłem do Google Docs, gdzie z kolei już komentowaliśmy samą aplikację wraz z zespołem wydawniczym, który stworzyliśmy właśnie, aby tą książkę zrobić jeszcze lepszą. I to było w ogóle niesamowite, bo książkę 10 kroków do maksymalnej produktywności właśnie pisaliśmy razem z zespołem wydawniczym i ja zawsze wpisałem na Facebooku, że w naszej grupie zamkniętej, że zaczynam teraz edytować rozdział taki i taki, to często ludzie patrzyli, jak ja piszę i patrzyli na moje palce, dopisywali swoje komentarze, pomagali mi w edycji treści i w pisaniu treści. Także no to jest właśnie, jakby te narzędzia szczególnie tutaj, one są po prostu bardzo, bardzo dobre i komentarze w nich są kluczowe. Używam też Confluence do takiego naszego wiki. Ja tej aplikacji bardzo nie lubię, no ale spełnia na razie swoje funkcje, więc używamy jej. Tu właśnie przykład o komunikacji w plikach właśnie, jak piszemy tutaj, z kolei inna książka No Office Apps, trochę oparta właśnie o tym, co teraz mówię, o tej piramidzie komunikacji. Ona jest z kolei po angielsku. To jest mój e-book. To właśnie, też właśnie pisałem go razem z edytorem, potem już bezpośrednio w Google Docs. No i ja uważam, że komunikacja powinna odbywać się przez zadania, a nie przez maila. To znaczy, idea jest taka, że mail, ja uważam, że powinno się rozdzielić. Mail powinien być dla komunikacji z osobami zewnętrznymi, a jakaś aplikacja dedykowana, na przykład Nozbe, powinna być używana do komunikacji w zespole. Dlatego, że w tym momencie oddzielamy sobie te kanały komunikacji i dajemy im ważny priorytet. Dla mnie priorytetem jest to jest Nozbe, dopiero potem sprawdzam maila. Bo w Nozbe jest informacja z mojego zespołu, czyli to, co mnie najbardziej interesuje, a w mailu jest informacja od reszty świata, która jest istotna i dlatego ona ma niższy priorytet. Ma priorytet, ale niższy, bo mój zespół jest dla mnie najważniejszy, bo tworząc Nozbe, tworzę narzędzie do setek tysięcy ludzi, a odpowiadam na maila do jednej osoby. Więc jakby tutaj mam te priorytety ustawione, ale właśnie rozdzielam tę informację i dzięki temu my w Nozbe na przykład w ogóle nie korzystamy z maila między sobą. Ale o tym opowiem troszkę później też w tym webinarze. Także polecam coś takiego, potem jeszcze właśnie opowiem dlaczego. Poziom 3, już czat, czyli wymiana wiadomości. Tutaj właśnie używamy Slacka. Slack jest najfajniejszą aplikacją. Nie jest najtańszą, ale jest najfajniejszą, najfajniej działa. Szczególnie właśnie jak się chce mieć historię, to trochę kosztuje, ale warto, bo to jest taka platforma, która działa znowu na wszystkich platformach i to jest idealny dla nas taki water cooler, takie miejsce, gdzie właśnie możemy przez po prostu czat wysyłać sobie gify, wysyłać sobie informacje, co słychać u nas, kto poszedł na obiad kiedy, komentować to. Dzięki Slackowi czujemy się bardziej fizycznie razem. Dzięki niemu jesteśmy jakby tak bliżej siebie. Nie? Wiemy, że tam ktoś jest po drugiej stronie, że jesteśmy sami w biurze wirtualnym naszym. Szczególnie nam bardzo pomaga. Ale uważam, że nawet firmy, które mają biuro, powinny też używać i Slacka, i na przykład Nozbe'ego, w sensie aplikacje oparte o tekście, dlatego że później jest historia tego i można tą historię wyciągnąć i dzięki temu wiadomo, co się kiedy stało, niż po prostu ktoś tam kiedyś coś powiedział. Więc ja uważam, że ta czatowa, jakby tak była tekstowa w ogóle komunikacja jest mega ważna. Używaliśmy aplikacji typu HipChat, ale ona jest słabsza. Czasami używamy iMessage, WhatsApp, no ale właśnie do komunikacji takiej bezpośredniej używamy właśnie Slacka. I wiadomo, w Slacku tutaj kwestia jest takiej komunikacji, że tutaj oczekujemy szybkiej odpowiedzi. Czyli jak już piszemy coś na czacie, oczekujemy, że ktoś inny odpowie. Dlatego też trzeba uważać, żeby nie nadużywać Slacka, nie nadużywać czata, bo inaczej spędzimy cały dzień czatując, a nie robiąc rzeczy. I co więcej, krytyczne jest właśnie to, żeby jak widzimy, że jakiś pomysł urodził się w Slacku, to wtedy zaznaczyć go, skopiować go do Nozbe'ego na przykład, stworzyć tego zadanie i już tam dalej nad tym pracować, komentować tam już w Nozbe konkretnie, a nie po prostu dalej czatować, bo jak czat jest, czat szybko znika i wtedy pomysły uciekają. Także tutaj jest ważne takie rozdzielenie. Zresztą niedługo będziemy wprowadzali integrację Nozbe'ego ze Slackiem, będzie można łatwo skopiować czat do Nozbe'ego jako aplikacji, jako zdanie, więc to niedługo. Czwarty poziom to rozmowy. I właśnie to jest ten poziom, kiedy już rozmawiam przez telefon, czy przez jakby głosowo.
No, my używamy do tego właśnie FaceTime Audio albo Skype'a. I to jest moment, kiedy już rzeczywiście coś chcemy szybko się dowiedzieć. Na przykład to ja często mam coś takiego, że jak z kimś czatuję i widzę, że się nie rozumiemy dobrze, to piszę, słuchaj, możemy chwilę pogadać? I wtedy dzwonimy do siebie, szybko gadamy i dzięki temu wyjaśniamy szybciutko i wracamy do roboty. Dla mnie właśnie rozmowa audio powinna być krótka, zwięzła i na temat. Czyli dzwonię, ustalam co i jak, szybciej niż bym to robił przez czata i do roboty. I wracam do poziomu numer jeden, do mojej pracy. Więc to jest jakby ten kolejny etap komunikacji. I potem już są spotkania. Spotkania u nas są w formie wideo, bo nie mamy biura. Natomiast gdyby było w biurze, to też są jakby spotkania w sali konferencyjnej, czy gdzieś tam, gdzie tam się spotyka. Ważne jest to, że my używamy aplikacji w ogóle Zoom, która jest bardzo fajna do spotkań. Łatwo działa, jest bardzo dobrze funkcjonuje. Lepiej niż Google Hangouts czy Skype. Ważne jest to, że podczas spotkań, do spotkań trzeba być przygotowanym. Czyli nie zwołujemy spotkań w sytuacji, kiedy nie do końca wiemy, o czym chcemy gadać. Kiedy chcemy robić grupowy brainstorming. Takie coś nie działa. My bardzo pilnujemy w Nozbi, że jak już robimy spotkanie musi mieć swoją agendę, musimy wiedzieć, o czym będziemy gadali i wszyscy, którzy idą na spotkanie, muszą się przynajmniej z tym zapoznać i to przeczytać. Tak, że nikt na spotkaniu już nic nie streszcza, tylko od razu przechodzimy do feedbacku, czyli od razu do informacji zwrotnej. I to jest kluczowe, bo inaczej marnujemy czas ludzi na spotkaniu, kiedy wszyscy, no okej, ten będzie o tym gadał, ja będę to czekał. Jakby tworzy się niefajna rzecz, jeżeli po prostu skupiamy się tylko i wyłącznie na ten, pomyślmy sobie, każda z osób ma konkretną pensję, razy ileś tam osób podczas godziny czy dwóch, no to jest dużo pieniędzy. I to jest bardzo drogie spotkanie, więc lepiej, żeby było konkretne. Mamy nawet takie spotkanie w Nozbi, które się nazywa Design Fight, czyli walka designu. I ono jest co środę, czyli jutro właśnie mamy, o 12 do 14. I to jest 6 osób od nas z firmy. Dwóch designerów, jeden programista, ja, szef produktu i szefowa customer support. I my tam komentujemy kolejne nowe funkcje w Nozbi. Ale przed spotkaniem te wszystkie funkcje już są spisane, opisane i opracowane tak, że podczas spotkania bezpośrednio mamy już konkretnie komentujemy konkretne rzeczy, bo wszyscy jesteśmy przygotowani, wszyscy przeczytaliśmy, o co chodzi, więc teraz już został tylko feedback, żeby szybki feedback dać, powiedzieć, że to nie pasuje mi, to ten, ale tematy, które są na spotkaniu, są przygotowane. Jeśli nie ma tematów, a spotkanie ma być o 12, a nie ma tematów i nikt nic nie opracował, spotkanie jest anulowane. Po prostu nie będzie spotkania. Po prostu, bo nie marnujemy naszego czasu, jeżeli nie jesteśmy przygotowani do tego spotkania. Więc my pod względem jesteśmy bardzo, bardzo strict. Tu właśnie używamy Zooma. Tu właśnie pokazane, jak właśnie używamy Zooma, jak tu właśnie między innymi moje komputery, mój komputer z dodatkowym monitorem i tutaj właśnie, jak jesteśmy sobie na Zoomie, w wideo, wtedy rozmawiamy. Także tak wygląda nasza piramida komunikacji. Piramida komunikacji wygląda na tym, że właśnie jest praca w skupieniu, informacja zwrotna i dopiero potem wymiana wiadomości, rozmowy i spotkania. Czyli pilnujemy tego, żeby nasz czas w skupionej pracy i tej informacji zwrotnej asynchronicznej był jak największy. I dopiero potem wchodzimy w sytuację face to face, w sytuację rozmów czy czatu. Więc bardzo tego pilnujemy w Nozbi i dzięki temu naprawdę coraz lepiej nam wychodzi praca, coraz efektywniej, a jednocześnie widzimy, że to ma sens, bo wtedy w tej pracy w skupieniu wchodzimy w taki stan tak zwanego flow, czyli takiej pracy takiej jakby natchnionej i dajemy z siebie wszystko i naprawdę analizujemy rzeczy. I potem, jak już mam przedstawić coś w zespole, to jest po prostu lepsze. To jest po prostu lepsze. Więc teraz, żeby być bardziej może praktycznym, to dam przykład pracy w Nozbi na jakimś projekcie współdzielonym, żebyście widzieli, jak my komunikujemy się przez zadania, jak to działa w praktyce. Ale żeby to był przykład taki weselszy, to wybrałem przykład mojej wakacji z żoną. W zeszłym roku byliśmy z żoną w Rzymie, przepraszam, w tym roku, na wiosnę, byliśmy z żoną w Rzymie i w ogóle we Włoszech. Byliśmy tutaj, to jest zdjęcie w Sorrento akurat.
Więc byliśmy na wakacjach we dwójkę. Rodzice moi zaopiekowali się naszymi maluchami, więc mogliśmy sobie pojechać na taki honeymoon we dwójkę. No i generalnie tutaj jesteśmy na tym zdjęciu tacy wyluzowani, zadowoleni, sielanko nad brzegiem morza, relacja. Ale właśnie, żeby do tego punktu dojść, trzeba to porządnie przygotować. I właśnie my to zrobiliśmy w Nozbi z żoną. I podobnie tak naprawdę jak my działamy w Nozbi z innymi, jakby z innymi ludźmi. Więc zaczęliśmy od tego, że stworzyliśmy projekt Wakacje Włochy. I tam wrzuciliśmy wszystkie zdania. Zamówić bilety na samolot, kwestia Pompejów, kwestia Rzymu, jakie jedzenie warto skosztować, jakby co chcemy zobaczyć w Rzymie, potem i tak dalej, i tak dalej. Dodaliśmy dużo, dużo zadań. I zaczęło się od tego, że ja stworzyłem taki projekt, dodałem te pierwsze zdania i później do tego projektu zaprosiłem moją żonę. Także wziąłem, zaprosiłem Ewelinę, zaprosiłem ją do tego projektu i co się działo? I zaczęliśmy te zadania zadawać razem i zaczęliśmy zadania delegować. I właśnie jak się wejdzie na jedno zadanie w Nozbi, to się klika, kto jest odpowiedzialny za to zadanie i na przykład jedzenie, jakie warto skosztować, stawiam to mojej żonie. Moja żona bardzo jest jakby lepszą koneserką jedzenia niż ja, bardzo lubi włoską kuchnię, więc zostawiam jej to zadanie. I ona potem tutaj wypisała w formie checklisty w komentarzach w tym zadaniu jedzenie, które chcielibyśmy skosztować, różne zadania, które chciałbym skosztować, czy restauracje, które chcielibyśmy zwiedzić. Więc tutaj wspólnie przygotowaliśmy ten projekt i dzięki temu projektowi, dzięki temu, że potem wiedzieliśmy, co trzeba zamówić, kiedy trzeba zamówić, wynająć samochód, jakbyśmy wyjechali z Rzymu, też wynajęli samochód na kilka dni, żeby pojechać do Sorrento, czy właśnie kwestia jakby tych restauracji, tego jedzenia. Dzięki temu mieliśmy naprawdę fajne wakacje, 10-dniowe, fajny taki honeymoon, ale on właśnie wymagał przygotowania i wymagał wspólnej kolaboracji wbrew pozorom, wspólnej pracy nad tym projektem. I tak działamy w Nozbi z pracownikami, to znaczy tworzymy projekt, wypisujemy rzeczy, które są zadania, które trzeba zrobić do tego projektu i potem zapraszamy do tego projektu inne osoby i delegujemy zadania na te osoby albo same osoby sobie biorą zadania, które uważają, że mogą zrobić. I idea tego jest taka, że nagle jakby projekt jest otwarty dla wszystkich, które zostały tam zaproszone i oni wszyscy widzą, co tam w projekcie się dzieje, co jest potrzebne, co trzeba zrobić. I nie trzeba właśnie wysyłać jakiegoś tam maili, CC, BCC, czy każdy dostał tę informację, czy czegoś nie ma, czy jakiegoś dokumentu mu brakuje. Brakuje dokumentu, wrzucamy dokument odpowiedniego zadania w Nozbi. I dzięki temu w tym projekcie wszystko jest widoczne. Kto co musi zrobić, co pozostało do zrobienia, żeby projekt jakby został ukończony poprawnie. Więc jest to dużo bardziej transparentny sposób pracy, dużo lepszy sposób pracy, niż właśnie sposób pracy przez maile, przez wysyłanie maili, przez załączniki, tu, tam, siam. A oprócz tego jest bezpieczniejszy, bo jak wrzucamy zadania do Nozbiego czy załączniki, to Nozbi trzyma wszystko w chmurze, załączniki są szyfrowane, więc w ogóle są mega zabezpieczone, zadania też lądują przez HTTPS, więc wszystko jest dużo bardziej bezpieczne niż wysyłanie maili, które są w czystym tekście i są łatwe do przechwycenia, z pozorą. Także tutaj praca w Nozbi jest bezpieczniejsza, łatwiejsza, jednocześnie bardziej właśnie transparentna, co jest dla nas kluczem. No i właśnie tak w ogóle działamy i nie tylko my tak działamy. Okazuje się, że na przykład ten pan w niebieskiej koszulce, czyli Michał Szafrański, autor książki Finansowy Ninja, jest fanem Nozbiego, jest użytkownikiem Nozbiego i on całą swoją książkę Finansowy Ninja, która w tej chwili zdała się prawie 20 tysięcy egzemplarzy, więc niesamowicie, zaplanował w Nozbi. On jest dumny z tego, że nie ma jakby pracowników, ma tylko współpracowników, czyli nawet nie ma nikogo na pensji, tylko współpracuje z ilomaś tam osobami. I Michał stworzył projekty, stworzył współdzielone projekty i zaplanował całą pracę w Nozbi po to, aby ta książka się udała, aby książka została wydana. Co więcej, on kiedyś na swoim właśnie spotkaniu z czytelnikami pokazywał swój projekt Nozbi, swoich postów na bloga, który chce przygotować. I to jest to samo. On używa Nozbiego do tego, żeby tworzyć treści na bloga. Ja na przykład jak tworzę nowe artykuły w Nozbi w tej chwili, zanim napiszę artykuł w formie tekstu, to tworzę zadanie w Nozbi jako nazwę artykułu i potem dodaję checklistę do treści, które chcę, żeby były w tym artykule. I dopiero wtedy na podstawie tej checklisty, tego outline'u, którego sobie robię w Nozbi, dopiero piszę potem w aplikacji do pisania tekstu, piszę już właściwy artykuł. Także i Michał Szafrański robi podobnie. Więc to jest taki przykład, jak można właśnie zarządzać wieloma osobami, wieloma tematami w jednej aplikacji
i mieć pewność, że wszystko jest w tym jednym miejscu, więc jakby nic nam nie ucieknie. I tak samo robi pan Rubik, znany kompozytor, muzyk i dyrygent. No, co do jakby jakości jego muzyki albo jakby tego, każdy może mieć swój własne opinie, ale nie można jakby zakwestionować, że jest niesamowitym kompozytorem i niesamowity odniósł sukces. I jest bardzo w ogóle fajny facet. Poznałem osobiście, bardzo fajny. I właśnie Piotr to samo, zarządza całą orkiestrą. Każdy koncert to jest mega skomplikowany projekt. Światło, nagłośnienie, miejsce, koordynacja wszystkiego i wszystkich, jakby, wszystkich osób w orkiestrze. Przecież on nie śpiewa sam, on dyryguje całą orkiestrą. To jest niesamowita koordynacja. I on właśnie używa tego Nozbiego, współdzieli projekty, tam ma też swoje pomysły. No, niesamowita sprawa. Niesamowita sprawa, jak właśnie. I dla mnie to jest tak niesamowite, jak osoba tak kreatywna potrzebuje aplikacji typu Nozbi, jakby takiej, żeby się rozorganizować. Bo jak dla mnie też to jest właśnie przykład, że osoba kreatywna, żeby mieć czas na bycie kreatywnym, musi mieć sprawy zamieszczone w jakimś bezpiecznym miejscu. W miejscu, gdzie wie, że to wszystko jest zapisane i że nic nie ucieka. Nie? I dlatego to jest niesamowite właśnie przy Piotrze Rubiku, że on to robi, on to rozumie i dzięki temu ma potem ten kreatywny jakby czas na właśnie na tą pracę w skupieniu na tworzenie nowej muzyki i komponowaniu utworów. Także to jest jakby to jest to, co robię. Właśnie zajmuję się produktywnością, uczę ludzi, żeby się zorganizować, uczę sam siebie, żeby być lepszym w organizacji i dzięki temu, że robię to od 10 lat, sprawia mi to niesamowitą frajdę i uczę się dużo. I stąd właśnie ta książka 10 kroków do maksymalnej produktywności, która właśnie powstała na bazie mojego kursu wideo, można zobaczyć na YouTubie, ale jest dużo bardziej obszerna, bo w tej książce już zamieściłem jakby wszystkie lekcje, które się nauczyłem przez te 10 lat i do tego jeszcze załączyłem dużo przykładów od naszych użytkowników, więc to naprawdę jest taki Przepraszam, ale teraz mnie słychać, już jestem z powrotem. Coś mi zerwało. Słuchasz mnie? Okej, okay, super. Technologia. Ekstra. Więc tak mówię, to było książka 10 kroków, to jest wspólne dzieło moje, użytkowników i tych 10 lat doświadczeń. Dlatego zachęcam. Ale na koniec jeszcze prezentacji, zanim przejdziemy do pytań, mam jeszcze dwa małe bonusy, jakby takich. Pierwsza sprawa to zasada 2 minut. To pewnie osoby, które już mnie śledzą i znają zasadę 2 minut. Jeśli ktoś nie zna, to jest to zasada po prostu, która jest jak złoto. Polega na tym, że cokolwiek, jeżeli coś możemy zrobić szybko teraz, zróbmy to teraz, nie zapisujmy tego nawet w Nozbi ani nigdzie. Po prostu zróbmy to. I ta zasada jest genialna na przykład, jak coś trzeba zapamiętać, od razu zapisz, ok. Albo na przykład ktoś napisał maila i znam odpowiedź na tego maila. Odpiszmy go w tym momencie. Odpiszmy na niego krótko, ale od razu. A nie czekajmy z odpowiedzią, potem odpowiemy później. Czy ktoś chce, na przykład, ta zasada jest dosyć niebezpieczna w domu na przykład, no bo moja żona zna tą zasadę i jak teraz na przykład ona mówi, Michał, mógłbyś pościelić łóżko. To ja powiem, że później ona mówi, Michał, mniej niż 2 minuty, więc łóżko będzie pościelone. Więc to jest jakby taka fajna sprawa. Plus wyniesienie śmieci, to są 2 minuty. Uporządkowanie stołu, 2 minuty. Uporządkowanie biurka wbrew pozorom do pracy, 2 minuty. Więc często zasada 2 minut. Ja po prostu polecam, żeby zastanowić się wokół siebie, przeanalizować swój dzień pracy, ile rzeczy moglibyśmy zrobić w ciągu mniej niż 2 minut. I nauczyć się, wejść w nawyk, żeby robić je od razu, a nie zwlekać. To jest coś takiego, co zauważyłem, że bardzo, bardzo procentuje. Bo to powoduje, że wtedy nie zapisujemy tego, nie myślimy o tym później, nie obciążamy naszego umysłu. Po prostu 2 minuty i zacione. Także polecam zasadę 2 minut. Naprawdę 2 minuty, done, polecam. I drugi bonus to jest coś, co żeśmy zrobili w Nozbi.
co chciałbym jakby wam sprzedać jako pomysł, może do waszych firm czy do waszych środowisk pracy. My to wprowadziliśmy ostatnio, to jest nowa sprawa dla nas, Verpozorom, bo ja zauważyłem, że dużo osób u mnie w firmie nie przegląda zadań i projektów w Nozbi regularnie. Czyli idea jest taka, że przynajmniej raz w tygodniu powinniśmy spotkać się sami ze sobą. Normalnie spotykamy się jakby z innymi ludźmi, mamy czas dla innych, mamy czas i wiemy, że jak spotykamy się z kimś innym, to mamy tą nagrodę takiego spotkania, coś się dzieje, ale powinniśmy wejść w nawyk spotkania samemu ze sobą, czyli spotkania z naszymi zadaniami, żeby mieć czas na przejrzenie tego, co przed nami, co za nami, przejrzenie kalendarza i tak dalej. I ja zauważyłem w mojej firmie, w firmie, która zajmuje się produktywnością, która tworzy Nozbiego od 10 lat, zauważyłem, że ludzie tego nie robią. Że nagle moi dyrektorzy bezpośrednio, szef produktu i tak dalej, nawalają w tym. Że w Nozbi, jak zrobiłem przegląd tygodniowy, ja patrzę, że są zadania i w projektach sprzed miesięcy. I tam się nic nie dzieje. I są po prostu puste. I nie wiadomo, o co chodzi. I pytałem się, kto zrobił przegląd cotygodniowy. Okazało się, że bardzo mało osób. I że rzadko to robią, i że nigdy na to nie mają czasu, no bo jesteśmy ciągle zajęci, mamy dużo spraw na głowie. Więc polecam, żeby wyznaczyć w firmie czas na przegląd cotygodniowy. My zrobiliśmy z tego piąteczek, czyli po prostu w piątek w Nozbi mamy kilka spotkań rano, ale potem każdy ma robić przegląd tygodnia. I co więcej, raportuje na Slacku, jak już to zrobił. I to powoduje, że coraz więcej osób robi przeglądy cotygodniowe, że zadania są trzymane na bieżąco, że nagle nie ma starych zadań, że rzeczy są, jakby nad nimi pracujemy. I to powoduje, że nagle w firmie po prostu jesteśmy bardziej zorganizowani znowu. Czyli przez to, że mamy czas i mamy pozwolenie od firmy, zatrzymajmy się teraz na te kilka godzin i zrobimy przegląd cotygodniowy. Co więcej, w piąteczek od razu poszliśmy za ciosem i zrobiliśmy, że jak ktoś już zrobił przegląd cotygodniowy, to potem może robić co chce. Czyli ma czas na własne projekty, na własne pomysły, na własny rozwój, samorozwój. I dużo osób korzysta z tego na przykład, żeby programiści, jako żeby uczyć się nowego języka programowania, którego nie wykorzystujemy obecnie w Nozbi, ale ta nauka może im pomóc, żeby potem inaczej myśleć na przykład nad tym, co robimy w Nozbi. Nigdy na to nie mieli czasu, zawsze chcieli. Grafik na przykład wykorzystuje to do poznania nowych funkcji w Adobe Creative Suite, bo okazuje się, że to są nowe funkcje i on nigdy ich nie wykorzystuje, no bo nie ma czasu, żeby je przejrzeć. I teraz wykorzystuje nowe funkcje i nagle po prostu jest dużo bardziej produktywny. Ja często korzystam z tego czasu, żeby przejrzeć na przykład jakieś prezentacje na YouTubie, jakieś webinary stare, które po prostu zawsze chciałem obejrzeć, chciałem posłuchać, ale nie było na to czasu. Konferencje online, tego typu rzeczy. Ja właśnie używam piątku do tego czasu. Czyli w piątek mamy nawet spotkania w Nozbi z rana, potem mamy przegląd cotygodniowy, a później robimy już każdy co chce, po to, żeby się samemu rozwijać. I to więcej, często na Slacku polecamy sobie, ej, słuchajcie, ja przeglądam to, o, słuchajcie, ja się uczę teraz tego. Na przykład programiści czasami się umawiają razem na, oj, pouczmy się tego nowego czegoś tam. To powoduje, że wiemy, że w Nozbi, że od poniedziałku do czwartku pracujemy na maksa nad tym, co jest, nad bieżącymi sprawami, a piątek jest od porządkowania, od sprzątania, od samorozwoju, od posprzątania właśnie na przykład biurka. Czyli od takich rzeczy, które po prostu, na które nigdy nie ma czasu, ale trzeba je robić. Więc polecam, jakby, żeby to od nas kopiować i spróbować wdrożyć w swojej firmie, bo u mnie po tych kilku miesiącach zauważyłem w Nozbi, że pracujemy tak samo efektywnie, tak samo dobrze, a ludzie są bardziej zadowoleni, bo widzą, że mają ten czas dla siebie i mają ten czas na przegląd tygodnia i nagle mamy mniej bajzlu, czujemy, że mamy mniej bajzlu i nam się po prostu łatwiej pracuje w te 4 dni po to, żeby w piątek przejrzeć, przeanalizować, rozwinąć się i wrócić ze zdwojoną mocą w poniedziałek do pracy. Dla mnie to było bardzo ważne też, bo podczas piątkowego przeglądu przygotowuję sobie cały tydzień i w poniedziałek już od razu pracuję. Nie poświęcam poniedziałku na przygotowanie tygodnia, na organizację, tylko po prostu od razu działam. I to było dla mnie bardzo ważne. Także tak to wygląda. Takie na końcu za bonusy. Nawet zmieściłem się w czasie, nawet krócej niż myślałem o prezentację, więc zapraszam na pytania, zapisać się na kurs produktywności.pl. Tam damy znać, kiedy będzie przesprzedaż książki, jeżeli ktoś będzie zainteresowany. Oprócz tego nozbi.com, to jest strona, gdzie można mnie znaleźć. Mój adres e-mail to jest michaelnozbi.com, także jak ktoś chciałby napisać mi maila, to też zachęcam. No i generalnie
Patrycja, możesz przyjść, mi się wydaje, i możemy jakieś Q&A zacząć. Więc słuchajcie, piszcie w czacie, co byście chcieli, to chętnie odpowiem na pytania. No dobrze, dzięki Michał, świetnie było Cię słuchać. To może ja zacznę od pytań, które pojawiły się jakoś na początku. Pan Tomasz... ...widok dozwolony jest na Slacku i reszcie komunikatorów. To znaczy, to jest tak, że my przez to, żeśmy doszli do tej naszej piramidy, jakby przez różne sposoby pracy i tak dalej, to też i to opisaliśmy i jakby to komunikujemy w zespole, to spowodowało, że mało, jakby rzadko mamy sytuację, że ktoś tam jakby wyskoczy i zrobi trochę inaczej. Nie? Jakby w sensie to wymagało miesięcy dotarcia, ale to jest tak, że na przykład jak ktoś do mnie dzwoni, to ja czasami odrzucam rozmowę i piszę, słuchaj, teraz na coś pracuję, później, nie? Albo napisz mi w zadaniu. I tak samo na przykład jak mamy spotkania, jak na spotkaniu się pojawiamy i widać na tym spotkaniu, że nie mamy przygotowanej agendy, nie jest spotkanie dobrze przygotowane, to w tym momencie ktoś mówi, ej, słuchajcie, to jeżeli to nie jest przygotowane, to spadamy, to umówmy się na kiedy indziej. I jakby i to nie jest tylko, że to ode mnie wychodzi, to już jakby my w zespole żeśmy już do tego doszli, nie? Więc to wymaga pracy, to wymaga przygotowania, ale ludzie u nas bardzo szanują swój czas po prostu, nie? I w tym momencie widzą, okej, słuchaj Michał, mamy co robić, więc jeżeli teraz nie mam o czym gadać, no to wtedy nie, to wtedy umówmy się na kiedy indziej, nie? Bo ja mam tutaj to do zrobienia i ja wiem, że on ma to do zrobienia, bo ja widzę to w zadaniach, w nazwie i w projektach, więc ja jakby wiem, że ta osoba ma co robić, tak samo ja mam co robić, nie? Więc to jest taka, mi się wydaje, że to jest kwestia takiego zmiany trochę podejścia, żeby pilnować, szanować czas innych, nie? A nie, że, bo szczególnie przyznaję się, że szef ma taki problem, albo jakby przełożony, że dzwonię do ciebie, bo ja teraz potrzebuję odpowiedzi now, nie? No i to jest chore, to nie jest dobre. Jakby powinno być tak, że okej, ja proszę odpowiedzi, w porządku, jeżeli to nie jest pali się i w ogóle i trzeba, no to okej, to ja napiszę, słuchaj, musimy o czymś pogadać, daj mi znać kiedy. Nie? Więc ja na przykład tak pracuję z moimi pracownikami, nie? Słuchaj, i z każdym, nie tylko z moim, nie wiem, tylko bezpośrednim przełożonym. Nie? Chciałbym ogadać gościem social media coś, to piszę do niego, słuchaj, jest taka sprawa, chciałbym to i to omówić. Nie? Daj też kiedy. No to słuchaj, może za 2 godziny, bo coś kończę. Dobra, i wtedy za 2 godziny zdzwaniamy się, omawiamy to, albo on mi to opisuje na przykład w zadaniu i mówi, opisałem ci to i to, daj znać. I wtedy bardzo możliwe, że w ogóle nie dochodzi do rozmowy, bo to, co mi opisał, wystarczy mi. Ja mu odpisuję w komentarzu, działamy dalej, decyzja została podjęta i koniec. Także tak to wygląda, nie? To znaczy, więc, tak. Wspomniałeś tutaj o szefie. Mhm. Pan Adam pisał do nas, że ma problem z przekonaniem szefa do tego, aby zrezygnować z tych spotkań twarzą w twarz, bo z tego, co zrozumiałam z pytania, pan Adama, szef troszeczkę to odbiera jako jakby niechęć spotkań i jakby można było przekonać szefa do ograniczenia tych spotkań twarzą w twarz, żeby skupić się prawdopodobnie na tej pracy w skupieniu, czyli tej podstawy twojej piramidy. Mi się wydaje, że kwestia jest konstruktywnej krytyki, to znaczy podejścia konstruktywnie do sprawy. Czyli na przykład, tak jak mówię, my na przykład robimy spotkanie, to przygotowujemy je. Czyli na przykład w tym momencie pan Adam by przygotował jakby, okej, spotkanie będzie o tym, o tym, o tym, o tym, nie? I czy mamy jeszcze jakieś tematy? Jakby podejść do tego, mówię, bardziej konstruktywnie, bardziej rzeczowo, albo napisać, okej, to skoro mamy tylko i o tym, dobrze, ale wtedy jak się kończą tematy, no to kończymy spotkanie, nie? Bo trzeba zrobić to i to i to. I to też można przedstawić szefowi w sposób trochę inny też, takiego trochę trade-offs, nie? Tego jakby tego. No to mówię, powiedzieć, okej, panie szef, okej, panie szefie w cudzysłowie, nie ma problemu, spotkajmy się, omówmy to i to i to, ale wtedy nie będę miał czasu, żeby przygotować dla ciebie to i to na jutro. Jeżeli to jest okej, to tak zróbmy. I w sumie szef myśli, a nie, wiesz co, to ja wolałbym, żebyś to zrobił na jutro, nie? Jakby no trochę na zasadzie takiego małego szantażu, ale przyznaję się z mojego punktu widzenia, że to działa. To znaczy, jak mi pracownik mówi właśnie, Michał, możemy zrobić to i to, ale to oznacza, że na jutro nie są tego i tego, to w tym momencie ja mam decyzję do podjęcia. I ja wtedy podejmuję decyzję, okej, wiesz co, co jest dla mnie ważniejsze. I czasami ważniejsze jest, żeby to omówić, coś tam i zrobić tak, jak ja bym chciał, ale czasami właśnie nie. I czasami stwierdzam, okej,
przełóżmy to na później, zajmij się tym, bo jutro potrzebujemy to, co ty tam mówisz. Nie? Więc kwestia też przedstawienia tego, że nie ma co, jakby, bo to jest coś takiego, co ostatnio wziąłem z książki Essentialism, Esencjalista, bardzo ją polecam zresztą. Poczekajcie. O. I właśnie autor książki Essentialism właśnie mówi, że można żyć naiwnie, myśląc, że nie ma coś za coś. Ale zawsze jest coś za coś. Nie? Jeżeli zrobimy coś, no to nie zrobimy czegoś. Jakby to jest jakby oczywiste. I mi się wydaje, że jak się tak przedstawi pewne rzeczy, czy szefowi, czy współpracownikowi, czy komukolwiek, jakby z kim się pracuje, to daje efekt, no bo jakby to jest konstruktywna sprawa. To nie jest tak, że obraziłem się na ciebie, nie chcę z tobą gadać. To jest bardziej, słuchaj, no nie ma problemu. Zróbmy to, ale wtedy to oznacza, że to spadnie na poziom niżej, to będzie później, to nie będzie dowiezione na ten czas. Jeżeli ty z tym się zgadzasz, no problem. Mi się wydaje, że takie podejście rzeczowe, właśnie nie pilnowanie, żeby w komunikacji trochę jakby fajne jest, jakby ważne jest, wiecie, ważna jest osobowość, ważny jest fajny szacunek i mi się wydaje, że szacunek się właśnie pokazuje też taką rzeczowością, że okej, tak i tak to wygląda. To nie jest tak, że cię nie lubię, nie chcę z tobą gadać, ale no, sprawa jest taka. Super, wielkie dzięki. To może teraz pytanie od pana Mirka. Kiedy będzie możliwość przeszukiwania historii? Domyślam się, że w aplikacji Nozbe zapewne. Tak, to znaczy tak, właśnie to jest brakujący element układanki. W tej chwili już można pójść do projektu jakiegoś tam starego, wejść do niego, do zdania i to wszystko znaleźć, więc to jakby nic nie ginie. To, co jest w Nozbe, to wszystko zostało zapisane i to jest dostępne. Problem jest tylko, że wyszukiwarka nasza w tej chwili jeszcze nie obsługuje rzeczy, które są w historii. To będzie w najnowszej, w tej wersji 3.4 najnowszej nie, ale w tej kolejnej 3.5, czyli około 10-lecia naszej aplikacji będzie to dostępne. Także to już bardzo blisko jesteśmy tego, bo to jest oczywiście kawał projektu, bo to przeszukiwanie danych, które są na serwerach w odpowiedni sposób, indeksowanie tego, to po prostu to jest duży projekt. Więc to był temat, któryśmy odkładali, ale obecnie sami zauważyliśmy na przykład, i tutaj się przyznam bez bicia, zauważyliśmy, że przez to, że nasza wyszukiwarka tak dobrze nie działa, że właśnie wyszukuje w przeszłości, czasami właśnie podczas przeglądu tygodniowego zostawialiśmy sobie otwarte zadania, które powinny być zamknięte, żeby mieć do nich dostęp na później. A to nie jest dobry nawyk, to jest, tak się nie powinno robić. Więc sami zauważyliśmy to u siebie i mówimy sobie chwila, no, jeżeli my zaczynamy hakować na nasz własny system, to coś jest nie tak, nie? I w tym momencie, stwierdziliśmy, dobra, jakby wyższy priorytet na to, trzeba na to poświęcić czas i w tej chwili właśnie na tym siedzimy, także to będzie niedługo dostępne i dzięki temu tym bardziej nie będzie strachu zamykania zadań, zamykania projektów, bo wiemy, że one zawsze są dostępne, łatwy search, będzie łatwo znaleźć, więc to jest bardzo, bardzo, bardzo dla nas ważne. No dobrze, to teraz jeszcze pytanie, pod którym ja również się podpiszę. Pytanie od pana Jakuba. Michał, parę sposobów na wygranie z samym sobą walki o weekly review, bo zawsze coś wypadnie. Zawsze. Dokładnie. Tak. Więc kilka sposobów. Po pierwsze, coś, co dla mnie działało bardzo dobrze. I ostatnio zaniechałem tego i zauważyłem, że zacząłem robić coraz gorsze weekly review, więc będę musiał do tego wrócić. Stworzenie pewnej rutyny, która jest oczywista. Na przykład, ja miałem taką rutynę w poniedziałki. Teraz przez to, że zmieniliśmy na piąteczek, to mi właśnie zaczęło się nie działać dobrze, więc teraz muszę to znowu wrócić. To jest coś takiego, że ja w poniedziałki, jak miałem weekly review, to w poniedziałek o 9 zawoziłem, przed 9 zawoziłem moje dzieci do szkoły. Po szkole jechałem do kawiarni, żeby zrobić weekly review na śniadanie. I postanowiłem sobie, że nie mogę wyjść z kawiarni, dopóki nie skończę weekly review. Więc nie ukrywam, że czasami kawa była bardzo zimna. Nie? Jakby w którymś momencie po prostu już długo siedziałem w tej kawiarni. Ale to spowodowało, że miałem tą barierę. Tak jakby ograniczyłem siebie. Nie? Co więcej, włączyłem sobie muzykę jakby konkretną, której słucham do weekly review. Jest taki bardzo fajny album tego jakby... Nie jestem wielkim fanem muzyki klasycznej, ale Ludovico Einaudi, taki włoski kompozytor, ma super, super, jakby super na pianinie, to jest taka spokojna muzyka, bardzo fajna. Potem mogę wkleić dokładną informację. W każdym razie po prostu klimat, że po szkole od razu jechałem do kawiarni, w kawiarni zamawiałem to samo śniadanie i pracowałem w kawiarni, dopóki nie skończyłem weekly review. To była taka rutyna. I w ogóle dla mnie też ten wyjazd do kawiarni był taką trochę nagrodą, że jem sobie w kawiarni, to jem tak trochę lepiej, no, mam sobie sok pomarańczowy wyciskany, coś takiego fajniejszego,
co jest dla mnie nagrodą za to, żeby zrobić to weekly review, plus mnie ogranicza, bo biorę tylko ze sobą iPada i tam mam swojego Nozbiego, tam mam swoje rzeczy, ale jednocześnie nie mam tych wszystkich innych spraw, które mam w domu, dokumentów, wszystkiego. Mam dostęp tylko do tego, do czego powinienem mieć, żeby to weekly review zrobić. Więc taka rutyna, takie wynagrodzenie sobie, to jest coś, co mi się wydaje, co pomaga. Właśnie mi teraz tego brakuje i teraz w piątki zacząłem to znowu wprowadzać. I teraz w piątki robię tak, że w piątek jadę na basen, bo zawożę do szkoły, jadę na basen, bo ja robię triatlony, więc potrzebuję regularnie na basenie ćwiczyć. Więc jadę na basen, po basenie jadę do kawiarni. I wtedy robię właśnie weekly review, mam spotkanie też z pracownikami przez wideo, potem robię weekly review. I teraz znowu, nie wyjdę z kawiarni, dopóki nie skończę tego i dopiero wtedy wracam do biura i robię inne rzeczy. Więc pilnuję tego też, żeby jakby wracam znowu do tego, bo widzę, że działa. Po prostu widzę, że takie ograniczenie się, taka nagroda, taka rutyna powoduje, że wtedy to review staje się bardziej oczywiste i bardziej jakby naturalnie nam wychodzi, niż musimy zmusić się, żeby teraz ze sobą się spotkać. Mam nadzieję, że to trochę pomogłem. No cóż, ja ze swojej strony powiem tylko, że ja również robię weekly review i staram się go robić w piątek z tego względu, że w Paylane zajmuję się kontrolą ryzyka. Płatności lecą cały czas, więc również w weekend i bardzo dbam o to, żeby zacząć poniedziałek z czystym kontem. Cokolwiek nie przyniesie dzień, wiem, że nie mam albo mam jak najmniej różnego rodzaju spraw, które zostały mi z zeszłego tygodnia. Staram się kontrolować swoje tempo robienia rzeczy, więc przeglądanie zadań w Nozbeam w piątek dawało mi też taki komfort psychiczny, że mogę przyjść w poniedziałek i cokolwiek się nie stanie, bring it on, biorę na klatę. Super, bo no właśnie, to ja się zgadzam z tobą, właśnie kiedy, właśnie tak jak mówię, u mnie był ten problem, że ja robiłem weekly review w poniedziałek. W poniedziałek zaczynałem jakby dzień od razu od jakiejś tam organizacji, od rzeczy mało ciekawych. A tak w piątek przygotowuję, robię review, to w poniedziałek już też właśnie bring it on. Są nowe rzeczy, nowe wyzwania. W poniedziałek zaczynam już w action mode takim bardziej, a nie w planning mode. Tak, przeglądam jeszcze tutaj pytania od uczestników i jedno mnie bardzo zaciekawiło, bo pan Krzysztof Jastrzębski pisze: dziękuję za udostępnienie darmowego konta Pro dla harcerzy i prosi, żebyś powiedział coś więcej o tej inicjatywie. Czy ty masz coś wspólnego z harcerzami? Znaczy po prostu my oferujemy konto darmowe Nozbe dla nauczycieli, właśnie dla harcerzy, czy jakby dla takich rzeczy, gdzie wiemy, że no harcerze nie wykupią dużego konta pro na ileś tam stanowisk, ale chcemy, żeby się zorganizowali. Tak samo nauczyciele nie wykupią konta dla całej swojej klasy, więc chcemy właśnie wspierać po prostu jakby młode pokolenie w ten sposób. Jakby pilnujemy tego, więc to jest takie monitorowane, że w sensie trzeba się po to zgłosić i my wtedy to pozwalamy na to, ale z drugiej strony cieszymy się, no bo inwestujemy trochę w tym momencie w nowe pokolenia i w to, bo to jest też dla mnie taka frustracja w związku z w ogóle z życiowymi sprawami, że pomyśl sobie, Patrycja, ile rzeczy nas szkoła nie uczy, takich życiowych, nie? Jakby mamy skończyć szkołę i potem brać kredyt hipoteczny, no i powodzenia, nie? Jakby nie wiemy w ogóle, jak to działa, nie? I tak samo, wiesz, mamy skończyć szkołę, to teraz bierz się do roboty, ale jak się zorganizować? Jakby od czego zacząć? Jakby no to są takie rzeczy, które się wydają, bo to nie jest oczywiste wbrew pozorom, nie? To tego trzeba się nauczyć, te nawyki trzeba sobie wyrobić, więc jeżeli nie mieliśmy tego przykładu, skąd te nawyki sobie wyrobić, bo nasi rodzice tacy byli na przykład, no to skąd? Nie? Więc tego nas nie uczą, więc my, jakby ja też tą książką na przykład, tą książkę będziemy chcieli dawać ją bibliotekom, będziemy chcieli dawać ją wielu osobom, jakby też, którzy nie mogą sobie na nią pozwolić, po to, żeby właśnie krzewić tą wiedzę i dlatego między innymi też problem, też właśnie stwierdziliśmy nauczyciele, harcerze, tego typu klimaty, to chcemy wspierać, bo wiemy, że to teraz nie są nasi klienci, ale może w przyszłości, kto wie, ale przede wszystkim zrobimy dobry uczynek, kogoś nauczymy. Bo my w ogóle w Nozbe bardzo wierzymy w takie właśnie oddawanie, giving back. Zresztą wspieramy Karola akcji dla dzieciaków co roku. Część dochodu co miesiąc dajemy na osobne konto charytatywne. Stąd mamy potem pieniądze właśnie na takie akcje. Po prostu no bo też trzeba oddawać, nie? I trzeba uczyć i ten innych. A to jest taki sposób fajny dawania wędki, a nie ryby. Nie? Że dajesz komuś wędkę, żeby nauczył się łowić własną rybę, a nie dajesz rybę, żeby nakarmić raz. Jest tak, świetnie, świetne podejście, naprawdę. Jeszcze jedno pytanie. I to również bardzo ciekawe pytanie od pana Tomasza.
Czy pracownik zatrudniony do pracy zdalnej powinien posiadać jakieś szczególne cechy? I jeśli tak, jak je zweryfikować podczas rekrutacji? Może jakieś masz sposoby? Tak. Przede wszystkim w ogóle ja polecam rekrutację wbrew pozorom wydłużyć jak najbardziej. To znaczy, jakby to jest takie powiedzenie słynne amerykańskie, hire slow, fire fast, nie? Czyli zatrudniaj powoli, zwalniaj szybko. Znaczy, też nie za szybko, to już jakby inny temat, ale jeżeli chodzi o zatrudnienie, to zauważyliśmy właśnie, że im bardziej wydłużyliśmy proces rekrutacji, tym bardziej na pewno się weryfikował na tym procesie. Bo to jest kwestia też, na przykład, przez to, że u nas proces rekrutacji jest dosyć długi, to też, czy ta osoba szybko odpowiada na maile, czy szybko odpowiada na sytuację, czy robi szybko, wszystko szybko, czy docieka, czy zadaje dobre pytania, czy umie się zorganizować i przygotować coś tam, o co ją prosimy, czy właśnie jakby przez ten, że proces rekrutacji jest długi, to widzimy te rzeczy, nie? Czyli na przykład właśnie u nas jest tak, że zatrudnia zespół. Czyli jakby ja jestem ostatnią osobą, z którą rozmawiają, chyba że do działu marketingu, bo wtedy ja też jestem trochę wcześniej w procesie rekrutacji, a normalnie to ja jestem na samym końcu. I mamy proces, że właśnie najpierw jest rozmowa z jedną osobą, z konkretną osobą w teamie, potem jest jakieś coś, potem jest jakieś zdanie, jakiś kwestionariusz, jakby ileś tam etapów jest, które powodują, że widzimy, jak ta osoba reaguje, widzimy, jak pisze. Bo na przykład ważne jest to w komunikacji na odległość, żeby dobrze się komunikować słowem pisanym. Więc jeżeli mamy taki kwestionariusz, który wysyłamy, pewne rzeczy, to my od razu oceniamy, okej, jak ona odpisuje na te rzeczy. Czy robi to dobrze, czy robi to zwięźle i na temat, czy wiesz, czy umie przekazać to, co chce przekazać, wbrew pozorom. To wszystko widać podczas takiego dłuższego procesu rekrutacji. W tej chwili na przykład dołączyliśmy też coś takiego, że taką weryfikację w rzeczywistości, bo często zatrudnialiśmy osoby w ogóle przez tylko wirtualnie, ale teraz robimy też tak, że ktoś z zespołu musi się z tą osobą spotkać, zanim ją zatrudnimy. Tak fizycznie na kawie czy na lunchu, na którym zapraszamy i wtedy tą osobę po prostu jakby kogoś wysyłamy, kto jest najbliżej tej osoby, on do niej podjeżdża, czy tam jakby idą na jakieś kawiarni, czy ten, więc patrzymy też, jak ta osoba jest elastyczna w ten sposób, jakby jak ona, no ileś tam rzeczy, na które reaguje. To trzeba sobie trochę spisać, ale według mnie samo wydłużenie i ustrukturyzowanie procesu rekrutacji, żeby obejmowało wiele form komunikacji, nam dużo ułatwia, bo widzimy, czy ta osoba właśnie, czy trzeba ją kopać w tyłek, czy ona jest zmotywowana i chce sama tą robotę. Nie? Więc to jest jakby coś takiego, o co staram się dbać. To jest trudne, zdecydowanie, ale bo trudno ocenić te cechy właśnie, czy ktoś właśnie jakby potrafi sam się zmotywować, bo dla osób pracujących zdalnie, no to wiadomo, to jest kwestia właśnie samomotywacji, kwestia możliwości, kwestia tego drive'u, że chcą coś robić, nie? Że są proaktywni. I to trudno wyczuć, ale mi się wydaje, że jak się wydłuży ten proces rekrutacji, jest szansa to trochę wyłapać, no ale potem i tak nic nie zastąpi takiego okresu próbnego pracy przez pierwsze 3 miesiące. Mamy też okres próbny, gdzie po prostu jakby decydujemy, czy to rzeczywiście jest fit, czy nie. Ale... Okej. Super. Wydaje mi się, że zbliżymy się do końca. Widzę, że pan Mirek ma jeszcze sporo różnych pytań. Panie Mirku, czy ja mogłabym prosić o kontakt bezpośrednio już z Nozbeam, bo niestety nie zdążymy większej ilości pytań obsłużyć. Michale, dziękuję Ci jeszcze raz za wystąpienie. W razie, gdyby pozostali uczestnicy również mieli pytania do Michała, walcie śmiało. Gdybyście chcieli dowiedzieć się czegoś więcej o webinarach PayLane, jaki webinar będzie następny, czy sprawdzić, jakie webinary robiliśmy do tej pory. Dawajcie znać. Michał, może jakieś ostatnie słowo do uczestników? Bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie, PayLane za zaproszenie mnie na tego webinara, także dzięki wielkie Patrycja za zorganizowanie tego, super. Pomimo tam małych problemów technicznych, mi się wydaje, że wyszło fajnie i mam nadzieję, że byłem dobrze słyszany. Bardzo, bardzo mi się podobało i dziękuję wszystkim za przybycie. Słuchajcie, no tyle osób i zostaliście do końca, także bardzo, bardzo się cieszę i bardzo, bardzo mi miło z tego tytułu. Mój e-mail to jest Michael, tak Michael, @nozbe.com, nozbe.com. Także zapraszam do kontaktu mailowego i w razie pytań. Zapraszam właśnie na kurs proaktywności.pl. Też na YouTubie jest ten kurs, na stronie nozbe.com na help, nozbe.com.pl na help, na pomoc. Można ten kurs też znaleźć w formie wideo w tej chwili. Książka będzie dużo bardziej obszerna, tak jak powiedziałem. I więc zapraszam do rejestracji. No i też właśnie
W takie ostatnie słowo to po prostu nie bójmy się eksperymentować, nie bójmy się uczyć nowych rzeczy, nowych nawyków, nie tylko dla siebie, ale też właśnie w firmie. Właśnie trochę nauczyć innych jakby przez przykład, jak możemy lepiej tą komunikację w firmie rozwinąć, jak możemy być bardziej produktywni, jak możemy właśnie dbać o czas pracy dla siebie, dbać o to, żebyśmy mieli te godziny pracy nieprzerwanej, żebyśmy mogli skupić się na robocie, bo to potem daje nam większą satysfakcję po prostu w pracy, nie? Po prostu potem jest większa fajda, że jak się kończy robotę, to wiemy, że o kurczę, dzisiaj coś zrobiłem porządnego, a nie po prostu spędziłem cały dzień na czatowaniu i spotkaniach. Więc polecam, żeby próbować robić to właśnie bardziej, planować to lepiej i myślę, że efekty będą super. Więc jakby co, zapraszam do kontaktu i jeszcze raz dzięki Patrycja za to, że to mogłem wystąpić. To przyjemność. Pozdrawiam, teraz biegnijcie i szukajcie Mikołaja. Na razie. Hej, hej.